Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na uroczystym odsłonięciu tablicy z nazwą Skwer Jerzego Turaszwilego. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu prezydenta miasta Krakowa, pana Jacka Majchrowskiego. Good afternoon, ladies and gentlemen. It is my pleasure to welcome you at the ceremonial unveiling of the plaque with the name of Jerzy Turaszwili Square. And now, ladies and gentlemen, Mayor of Kraków, Mr. Jacek Majchrowski. Ekscelencjo, panie ambasadorze, wielce szanowna pani, wielce szanowni państwo. Proszę państwa, jeżeli popatrzymy na historię stosunków polsko-gruzińskich, to okaże się, że wzajemne relacje od wieków były relacjami nadzwyczaj przyjaznymi, nadzwyczaj przyjacielskimi, jeżeli można nawet tak powiedzieć. Połączyły nas wspólne losy, połączyła nas wspólna polityka, wspólni przeciwnicy, najpierw Turcja, potem Rosja. Od wielu wieków, można powiedzieć, te relacje były bardzo bliskie. Polacy byli w Gruzji, zresztą polscy inżynierowie budowali wiele dróg i wiele kolei, między innymi tak zwaną gruzińską kolej wojenną. To byli ludzie, którzy tworzyli po części Gruzję. Z kolei Gruzini przyjeżdżali do Polski. Jeżeli weźmiemy pod uwagę taki krótkotrwały sojusz Polski z Gruzją między 919 a 921, to przekonamy się o tym, jak te relacje były bliskie. Agresja Związku Radzieckiego na Gruzję zerwała te kontakty, ale zerwała po części. Dlatego po części, że rząd polski zawsze uznawał rząd emigracyjny ukraiński, gruziński. I wtedy właśnie mieliśmy do czynienia też z pewną falą osób, które przyjechały, Gruzinów, do Polski. Między innymi kilkudziesięciu kontraktowych oficerów służyło w Armii Polskiej. Jednym z nich był Jerzy Turaszwili, który dowodził jednostkami wojskowymi. W II wojnie uczestniczył w bitwach, między innymi nad Bzurą, za co został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Potem osiedlił się w Krakowie. Znane jest, proszę państwa, zamiłowanie Gruzinów do koni, w związku z czym nie ma się co dziwić, że był jednym z współtwórców klubu jazdy konnej w Krakowie. Dzisiaj oddajemy mu hołd, nadając jego imię skwerowi. Bardzo się cieszę, że z nami jest córka pana Jerzego Turaszwili, pani Tamara Turaszwili. Jeszcze raz panią bardzo serdecznie witam. I'll be very brief. Ladies and gentlemen, let me just mention that for many centuries, Poland and Georgia have shared common history, common politics. We shared common enemies such as Turkey and Russia. Polish engineers were welcomed in Georgia and helped building roads and railways. Let me mention the Georgian water railways. And there was a short period of truce between Georgia and Poland between 1919-1921, when the relationships were extremely close between the two countries. And I have to remind you that there was also a period when there was a, let me say, flood of Georgian people who came to Poland, and some of them joined our military, our army, and one of them was Jerzy Turaszwili, whom we are here today to commemorate. And
served in the Polish army. He took part in several battles, such as the Battle of Bzura, and for that he was awarded the Virtuti Militari distinction. We are here in Kraków, which became his city, and no wonder that it is here that we appreciate this very important person. We also know that the Georgian people have an extreme love for horses, so no wonder Mr. Jerzy Turashvili became a very important person who was actually a co-founder of the Kraków Equestrian Club. We are here to pay homage to this person. We are here to say thank you to him. And I'm very happy that we have with us the daughter of Jerzy Turashvili, Mrs. Tamara Turashvili. I welcome you once again. Szanowni Państwo, a teraz bardzo proszę o parę słów Jego Ekscelencję Ilię Darczyjaszwili, ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Gruzji w Polsce. Ladies and gentlemen, let me welcome to the floor His Excellency, Ambassador Ilia Darczyjaszwili. Patronu prezidento, patronu direktoro, kalbatonu tamma, patrycemu ustubrego, kalbatonego da batonego. Szanowny pan prezes, wszystkie tutaj, które są, pani Tamar. Dresak Polone czy Krakowszy, kartuli Junkeris, Polonetis armis, kartuli oficris, Georgi Turashulis. Skueris Gasna, Efis Kry Zalian, Mishnolani Molena, Holomeoris Kry, Zalian Symboluri. Dzisiaj otwieranie skweru Turashviliego jest z jednej strony bardzo ważne dla nas i z drugiej strony bardzo radosne dla nas. Განსაკუთრებული მოვლენა არის იმიტომ, რომ გიორგი ტურაშულმა განსაკუთრებულად ღირსეულად იბრძოლა როგორც პოლონეთის, ისე საქართველოს დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისათვის და დღეს ჩვენთვის ქართველებისთვის ძალიან საამაყოა მისი სახელობის სკვერის გახსნა კრაკოვში. To jest bardzo ważne dla nas z tego powodu, że on bardzo mocno walczył jak i po stronie Gruzji, tak po stronie Polski i z tego powodu jesteśmy bardzo dumni, że otwieramy taki sfer akurat w Polsce, teraz w Krakowie. Holo symboluri radganac oriata strametels, robot polonety i se sakartolo, czyn orikwegana orieri wzajmok, damoukideblobis ascels, და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მოგილოცოთ დამოუკიდებლობის 100 წელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი და შესაბამისად გიორგი ტურაშვილის სკვერის გახსნა, სახელობის სკვერის გახსნა ძალიან სიმბოლურია 2018 წელს. Dnes jest bardzo symboliczna ta data, bo w 2018 roku my w Gruzji, jak i wy w Polsce, mamy stulecie niepodległości. Więc dla nas jest bardzo ważną datą i chcę od razu pogratulować stulecia niepodległości. Georgi Turashulma da misz gausat perma kartulma opiserma zalian mishnolovani tsulili sheitana polonur kartuli megobrobis gamkitsebashi matcheknes zalian mishnolovani da mkhari sapuzveli chveni erebis megobrobis shesabamisat matmier datovebuli kvali chventvis dnes kartonebistvis ari gansakutrebit shtamagonebeli. Georgi Jerzy Turashvili jak zarówno inne gruzińskie oficery zrobili wielką pracę dla Polski i dla Gruzji. Z tego powodu dla nas jest bardzo ważna ta data i jesteśmy bardzo dumni. Ასევე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ბატონ პრეზიდენტს მადლობა უთხრა განსაკუთრებული, რადგან ჩვენ სულ რაღაც რამოდენიმე თვის წინ ერთად კრაკოვში გავხსენით შოთა რუსთაველის სახელობის სკვერი და მე მინდა მას ძალიან დიდი მხარდაჭერისთვის განსაკუთრებული მადლობა უთხრა და მისი წვლილისთვის, რომელიც მას შეაქვს ქართულ-პოლონური მეგობრობის გამტკიცების საქმეში.
Oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy, ponieważ my otwieraliśmy skwer Szotarostalego niedawno, 2 miesiące temu, i to jest bardzo ważne akurat z relacji polsko-gruzińskiej takie kroki mieć. Kiedy wrócę, widzimy adłoba kolasda, gilosaw tam dalej, no niszczołowanecy Mołedis, Rasackuja, Kartulis, Kartuli Junkeris, Polonetis Armis, Kartuli Bebzolis, Georgi Turaszulis, Sachelowis, Skwery, Krakowski. Widzimy adłoba kolasda, gilosaw. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim. Jeszcze raz gratuluję stulecia niepodległości. Bardzo dziękuję. I teraz bardzo proszę o wystąpienie pana Jarosława Szarka, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. And now let me introduce Mr. Jarosław Szarek, president of the National Memory Institute, Remembrance Institute. Panie prezydencie, panie ambasadorze, panie marszałku, szanowna pani Tamara Kuraszwili, wszyscy dostojni goście. Gruzja. Tysiące kilometrów stąd, mały, wielki naród. Dlaczego tak blisko? Wolność, honor, rodzina. To nas łączy. Przed chwilą usłyszeliśmy o tych wielkich potęgach, z którymi przyszło nam się zmagać. Wieki niewoli. Blisko Gruzja, stulecie komunizmu. I to pragnienie wolności. Pragnienie wolności, niepodległości. Za 3 dni święto narodowe Gruzji. Najserdeczniejsze życzenia. Instytut Pamięci Narodowej ma kilka prezentów dla narodu gruzińskiego. Ladies and gentlemen, Mr. Mayor, Mr. Marshal, Tamra, distinguished guests. Georgia is a small nation, but a very powerful one. We share the same qualities, the same values, the same need for freedom, for respect, for honor, for family. We have been struggling against immense powers for many years, 100 years of communism for Georgia, but we share the need for freedom. And in 3 days, Georgia will be celebrating its national holiday. Congratulations. And the Institute of National Remembrance has a few very special gifts for you on that occasion. Wiosna 1918 roku, za 3 dni ten dzień, 26 maja 1918 roku, gdy Gruzja ogłaszała niepodległość. Dla nas nie była to wiosna, ale jesień 18 roku. Przez 3 lata budowaliśmy podstawy niepodległego państwa, walczyliśmy na wszystkich granicach, powstrzymaliśmy bolszewików. W armii Wojska Polskiego byli również nieliczni w tym czasie obywatele Gruzji. In the spring of 1918, on the 26th of May, in 3 days, Georgia will be celebrating its Independence Day. For Poland, it was autumn the same years. It took us 3 years to build foundations for a free country, fighting against the Bolshevik regime. Gdy my podpisywaliśmy pokój rojski, gdy ratowaliśmy naszą niepodległość, Armia Czerwona wkraczała do Gruzji, żeby po 3 latach nadziei odebrać im niepodległość. When we were signing the peace treaty, our independence, the Red Army entered Georgia to take theirs. Gdy przyszła kolejna wiosna dla nas, wiosna 1989 roku, Gruzini opłakiwali swych bliskich, którzy zginęli na ulicach Tbilisi, bici saperkami przez sowieckie siły specjalne. When another spring for us came, the spring of 1999, Georgia was weeping for their lost ones, who lost their loved ones on the streets of Georgia from the Soviet regime. Ale dzisiaj jesteśmy tutaj razem. Cieszymy się wolnością i niepodległością. Dlaczego zwyciężyliśmy?
But today we're here together. We're here to celebrate our freedom, our independence. Why did we survive? Did we win? Bo byliśmy wierni. Wierni naszemu dziedzictwu. Gruzja, 1700 lat chrześcijaństwa. To wschodnie płuco. My 1000 lat. I była kultura, która czerpała z tego dziedzictwa, wielkiej cywilizacji. Najeźdźcy okazali się słabsi wobec tego dziedzictwa, wobec tej kultury, wobec tej pamięci, która trwała w wielopokoleniowych rodzinach gruzińskich, dla których honor i wolność była zawsze najważniejsza. Dzięki temu i tej pamięci, wierności temu zwyciężyliśmy, chociaż cena była duża. But why did we survive? Because of our heritage, because of the 1,700 years of Christianity, because of this Eastern land, which gave us the power to fight our obsessors, to make them weaker. And we survived because of the memory of generations who share our love for honor and freedom and independence. But it didn't come without a price. Instytut Pamięci Narodowej ma w swojej nazwie Naród i Pamięć. Będziemy pamiętać i będziemy o tej historii opowiadać młodemu pokoleniu. Zapraszamy wszystkich Państwa po tej uroczystości do siedziby Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie możemy zobaczyć wystawę o oficerach kontraktowych gruzińskich Wojska Polskiego, a potem pójdźmy na cmentarze, gdzie grób pana pułkownika Jerzego Turaszwilego. Myślę, że tu ten stopień oficerski trzeba dopisać do tej tablicy. I pójdziemy na drugi grób, zapomniany, ale Instytut Pamięci Narodowej jest gotowy, żeby ten grób odnowić. Ten grób wraca zawsze tam 1 listopada, palą się świece, są biało-czerwone chorągiewki, emblematy. To grób porucznika Niko Agniszwilego. But IPN, our Institute for National Remembrance, has nation and memory in its name, and it's not without a reason. We, after this ceremony, we invite you to our headquarters to see an exhibition devoted to contract servicemen, such as the hero of today's afternoon, Jerzy Turaszwili. Let me say Colonel Jerzy Turaszwili. I think the officer's rank should be added to this plaque. And after that, we can go together to the cemetery to visit the tomb of Jerzy Turaszwili and to visit the tomb of another hero who's often forgotten by many, but not by our institute. There are always flags and emblems commemorating him, and that's Niko Agniszwili. Na tym grobie jakże znamienny napis. Przemocą wygnany ze swojej ojczyzny, w tęsknocie za nią zmarł na polskiej ziemi. Boże, wróć wolność Gruzji. Bóg wrócił wolność Gruzji, wrócił wolność Polski. Będziemy pamiętać. Zapraszam przyjaciół gruzińskich w listopadzie na obchody stulecia odzyskania niepodległości. Wtedy wydamy album poświęcony gruzińskim oficerom kontraktowym. Niech żyje wolna, niepodległa Gruzja. Long live independent Georgia. Yes, and we will invite you to in November to our celebrations of the 100 years of Polish independence, when we will publish an album devoted to the Georgian heroes as well. Instytut Pamięci Narodowej jest gotowy również sfinansować i postawić w tym miejscu niewielki obelisk poświęcony gruzińskim oficerom kontraktowym, panu pułkownikowi i jego przyjaciołom. Jesteśmy gotowi to zrobić. Myślę, że to miejsce będzie zawsze miejscem spotkań wolnych Polaków i wolnych Gruzinów. Our institute is ready to finance the construction of a small size monument, an obelisk devoted to contract servicemen and to Jerzy Turaszwili. We are ready to do that for the sake of the friendship between Poland and Georgia.
Szanowni Państwo, wśród nas przybył tutaj pan marszałek Sejmu, pan marszałek senior, pan Kornel Morawiecki. To on z niewielką grupą tu w czerwcu 79 roku, gdy rozpoczął się dla nas czas nadziei, stanął z przyjaciółmi, z transparentem, wiara i niepodległość. To dzięki takim ludziom mamy niepodległą Polskę i niepodległą Gruzję. Dzięki tej współpracy, dzięki temu przekonaniu, że tylko jako wspólnota wolnych narodów możemy pokonać imperium zła. I to się stało. Ladies and gentlemen, Marshal of the Polish Sejm is here with us, Mr. Kornel Morawiecki. It's thanks to people like him, thanks to him personally, that faith and independence and Polish fight for faith and independence prevailed, and that we live today in an independent Poland. And it's also thanks to cooperation between nations, such as the nation of Poles and Georgians. Dziękując bardzo za tą uroczystość, muszę przypomnieć tu to wielkie słowo polskie Solidarność, bo to słowo legło u nowych czasów rozpadu Związku Sowieckiego, u wolnej Polski po latach i faszystowskiej, i komunistycznej niewoli, i wolnej Gruzji po latach komunistycznej niewoli. My tutaj czcimy tę pamięć tamtego pokolenia, pana pułkownika, ale przypominam też naszych przyjaciół z tych lat, końca lat 80., którzy walczyli razem z nami o wolne słowo, o wolność, o niepodległość, o solidarność między ludźmi i narodami. Przypominam tutaj takie jedno nazwisko, Chanturni, Gruzina, który już nie żyje, który zginął, którego zabili już po tych latach 90., ale pamiętam jego zapał, jego chęć właśnie budowy wspólnej przyjaźni polsko-gruzińskiej. I za tą przyjaźń polsko-gruzińską bardzo wszystkim dziękuję i wierzę, że ona będzie trwała. Niech żyje przyjaźń między naszymi dwoma narodami. Bardzo dziękuję panu ambasadorowi, panu prezydentowi, panu prezesowi też za to otwarcie. Dziękuję. Ladies and gentlemen, thank you very much. Thank you very much for this ceremony. I would like to just remind one great Polish word, that is solidarity, which made the new times happen, the new times of free Poland, free from the Soviet power and from the communist regime. We are here today to celebrate the memory of Jerzy Turaszwili. And in the late 1980s, there was another famous person, Mr. Chanturi, who passed away in the 1990s, but he was also a great friend of the Polish and the Georgian nation, who helped create what we have today. Ladies and gentlemen, thank you very much once again. Long live friendship between our nations. Szanowni Państwo, a teraz chyba ta najbardziej uroczysta chwila, czyli odsłonięcie tabliczki z nazwą skweru. A odsłonięcia tabliczki dokonają prezydent miasta Krakowa oraz ambasador Gruzji w Polsce. Bardzo serdecznie panów zapraszam. Panowie, bardzo proszę. I oczywiście gorące brawa. Szanowni Państwo, ja bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej uroczystości. Mam nadzieję, że ten skwer tutaj będzie bardzo licznie przez mieszkańców Krakowa odwiedzany, jak również przez naszych turystów. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Ladies and gentlemen, I would like to thank you very much. I hope the citizens of Krakow as well as tourists will visit this square very often. Thank you very much.